Konfederacja jest za tym, żeby pomagać Ukrainie, ale pomagać z głową, w pewnych granicach, roztropnie i za zgodą Polaków. A czy ktokolwiek kiedykolwiek zapytał Polaków o zakres tej pomocy? Czy wy zapytaliście Polaków, czy zgadzają się na to, żebyśmy oddawali za darmo nasze czołgi, nasze samoloty, nie uzyskując za to ekwiwalentu rekompensaty od naszych sojuszników, tak jak na przykład to robią Czesi czy Słowacy? Czy zapytaliście kiedykolwiek Polaków, czy oni chcą finansować 500+, a teraz 800+ dla obywateli obcego państwa? Czy zapytaliście o to, czy Polacy chcą w tym momencie składać się na kredyty 2%, co przyznał ostatnio Buda dla obywateli obcego państwa, czyli Polak, który spłacił kredyt, spłaca kredyt, ma w tym momencie finansować tanie kredyty dla obywateli obcych państw, przede wszystkim dla obywateli Ukrainy. Czy zapytaliście Polaków, czy zgadzają się na dopłacanie do emerytury minimalnej 1400 zł obywatelowi Ukrainy, który przepracował w Polsce jeden miesiąc? Nie zapytaliście.